Dzień dobry, wstaliśmy znowu przed wschodem słońca o 6. Złożyliśmy namiot, zwinęliśmy się już z kempingu i przyjechaliśmy na jedną z najładniejszych plaż północnej Hiszpanii. Playa de las Catedrales, czyli plaża katedr. A katedrami są te wielkie skały, przy których po prostu ludzie sobie robią zdjęcia. Ta siła żywiołu jest niesamowita. Ja teraz stoję jakieś 6 metrów jeszcze na schodkach, które na dole są całkowicie zalane. No i ocean nie ma zamiaru się cofnąć, żebyśmy mogli sobie wejść i zrobić zdjęcia, kurde. Dźwięk zburzonego oceanu potrafi być bardzo przerażający i nie chodzi o ten szum fal, który teraz słychać. Są takie momenty, kiedy wielka fala wpada na skałę i to jest takie dudniące uderzenie. I ten niski dźwięk niesie się bardzo daleko, kilometrami. Myśmy na Islandii słyszeli takie dźwięki i nie wiedzieliśmy, co to jest. Myśleliśmy, że to może jakieś imprezy codziennie są w Vigo, jakieś fajerwerki, ale to brzmi jak wybuch, jak wystrzał z armat. Dzień dobry, witam Państwa w Asturii. Nadal zmierzamy na wschód Costa Verde, czyli zielonym wybrzeżem, które jest naprawdę bardzo zielone. Swoją drogą musi tutaj sporo padać. A pode mną Playa del Silencio. Niestety mamy dzisiaj przypływ i wszystkie plaże są zalane. Jednak spróbuję zejść trochę na dół i zobaczyć, jak to tam wygląda. Widoki są mega zajebiste. Asturia to jest w ogóle temat na zupełnie oddzielną wyprawę. My niestety z braku czasu przelatujemy tak naprawdę tylko wybrzeżem, ale są tutaj góry, są trekkingi. Warto tutaj przyjechać na dłużej. Są bardzo ładne miasta. Piękne miasteczka nad samym oceanem, położone na klifach. Jest co oglądać, jest co zwiedzać. Szkoda nam trochę, że nie mamy aż tyle czasu. Musimy się jak najszybciej przedostawać w stronę Madrytu. Ale patrząc na te widoki, mam wrażenie, że jeszcze tutaj wrócimy na samą tylko Asturię. Naprawdę jest przepięknie. Początkowo mieliśmy taki plan, żeby zjechać na południe i na południe Asturii i połazić trochę po górach. Można sobie porobić jakieś takie 2-3-dniowe trekkingi. Też są piękne widoki. No ale niestety, musielibyśmy być chyba miesiąc w sumie w podróży, a mieliśmy tylko 16 dni, więc woleliśmy tak po łebkach zobaczyć sporo więcej miejsc niż zostawać tylko w jednym regionie. Jakby człowiek miał znów 20 lat, to by się regenerował po 3 godzinach snu, a tak to kilka dni się człowiek nie wyśpi. No i nie da się, więc dojechaliśmy do Oviedo, ale przespaliśmy pół dnia w hotelu. No i teraz dopiero ruszamy na miasto, idziemy w stronę Starówki. Podobno jest ładna, całe miasto jest całkiem przeciętne, więc nie ma sensu go pokazywać.
Ale staróweczka na zdjęciach prezentowała się całkiem przyjemnie, także zaraz się o tym przekonamy. Śmiesznie, przy miejskim parku jest w trawie wypisana dzisiejsza data, także muszą chyba codziennie nowy kawałek trawy tutaj wykładać. Szkoda, że godziny tak nie podają. No i starówka rzeczywiście jest ładna. Katedra gotycka też jest bardzo ładna. Jakiś tam XIII-XIV wiek. I chętnie byśmy weszli do środka, tylko zwariowali z cenami biletów, no bo 7 euro za to, żeby sobie zrobić zdjęcie w środku, no to jest całkiem sporo, więc stanęliśmy przed wyborem. Albo obiad, albo bilet do kościoła. A że jesteśmy głodni, no to wybór był prosty. Swoją drogą w środku znajduje się krzyż z bitwy z Maurami, która to bitwa była takim pierwszym chyba militarnym zwycięstwem chrześcijan nad muzułmanami. Śmieszne to jest, że no, jakby nie patrzeć, w domu Boga trzyma się rzeczy, które wspominają krwawe rzezie. Trudno jest nagrać jakiś ciekawy materiał w mieście, w którym niewiele jest do oglądania. Oviedo właśnie jest takim miastem, z którego trzeba jak najszybciej uciekać. Ma co prawda ładną starówkę, nawet bardzo ładną, ale malutką. Jeśli nie jaracie się architekturą i nie robicie zdjęć detalikom i nie sprawdzacie w przewodnikach, z którego wieku jest cegła i dlaczego jest akurat tutaj wmurowana, no to 10 minut i jest po robocie. Także uciekamy dalej, wybrzeżem północnym, na wschód. Mieliśmy jechać teraz do Bilbao, ale to miasto też sobie odpuszczamy po Oviedo. Mamy wrażenie, że tam też nic ciekawego dla nas nie ma. Za to wolimy się skupić na szukaniu smoków.